co dziadek, strzyżemy czy nie strzyżemy? Skręcamy pupa, a twój kolega z piwem będzie miał to w dupie. To stary? Chowaj się, ochrona idzie. Tą szlifierkę ty chcesz ukraść? Kurde, to możemy zrobić. No to faktycznie masz talent. Tu jest! Gdzie? Jedzie ktoś! Kto? Cholera, spalamy, spalamy! Cześć moi drodzy, z tej strony Ospano! Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj jest piękny, wyjątkowy dzień, ponieważ jest życie gangstera, ale moi drodzy, dzień jest wyjątkowy, bo już na www.ospano.com właśnie wleciały nowe tui Ospano! Ta-ta-ta-ta-ta! Moi drodzy, Hunter, Dwayne i Furia, moi drodzy. Tutaj widać przebitki też troszeczkę naszego Dwayne'ika, moi drodzy. Nie wiem, czy tak z bliska zobaczycie. Ale jak chcecie takie tui, to wyjątkowo na www.ospano.com jest do zgarnięcia w moim sklepie. Zapraszam. Ilość sztuk mocno limitowana. Te limitowane etui w sumie jak zawsze. Wiecie, raz jest w sklepie, potem nie ma znikana zawsze, już nigdy nie dostaniecie tego więcej. Więc kupujcie już teraz. A wy, jeżeli chcecie odcinek już jutro, to 14 tysięcy łapek, to 17.30 kolejnego dnia. Niezła buda. Dobra, chodźmy. Fajna, fajna. Chodźmy wszyscy. Może się Johnny postarał? Dlatego cię nie było? A gdzie Grayson? Nie ma go jeszcze. Zara będzie, tak mi się wydaje, powinien być. Okej. Ale gdzie to nas prowadzić, człowiek? Okej, bo czy Grayson? Cześć, cześć. Ciekawe miejsce. Tak, to chyba nie nasze kolory. No, trzeba coś zmienić. Zmienimy, jest czas. Dopiero kupiliśmy. Kupiliśmy, tak? Czy kupiłeś? Kupiłem z kimś, zaraz się dowiesz. Okej, dupny stół. Ale brzydko na tych ścianach. Ogólnie chłopaki, to tak, mamy nowy lokal, musimy tu jeszcze dużo pozmieniać, ale to wszystko przed nami. A co ze starym lokalem finalnie? Jest zamknięty przez policję, już tam nie wrócimy, nie mamy czego tam szukać, jest stracony. A jest szansa, żebym chociaż swoje części i narzędzia zabrał z warsztatu? Nie widziałeś, masz cały zaopatrzenie już na górę. No ale nie ma wszystkiego, ale dobra, najwyżej się zaopatrzę. Widzę, że to jakiś stary klub urzędowy. Co się z nimi stało? Ogólnie tak, chłopaki. Większą część dołożyłem, ale musiałem poprosić dobrego, starego znajomego, który zaraz tu przyjedzie, też chciał zobaczyć. Okej. Okay. Więc ugościmy go ładnie i potem będziemy dalej dyskutować już ważne sprawy, które są bieżące i musimy je zrobić. Okej, okay. Czy co, nie pogadamy teraz bardziej? No, już finał SMS-a, że już podjeżdża. Bo mamy do obgadania dużo spraw, prawda, żeby... Teraz pogadamy, tak, tak. Tylko no, ugościmy go i potem będziemy dalej kontynuować. No okej. To zapraszam panowie. Kurde, czyżby jacyś najmniej byli ważniejsi? Ja jestem ciekaw, czy Johnny dzisiaj zrezygnuje z naszywki, moi drodzy. Jestem mega ciekaw. Patrzcie, to są w ogóle zdjęcia innych członków. A co z nimi się stało? Nie jestem ciekaw ich historii. No do końca. Ty nie słyszałeś tej historii? Jakiej historii? No przecież stary, o kurde. Cały słod wrąbał. Nie no, nie gadajcie. Dobry. Witam. Aha. Dzień dobry. Dobra, to tak, chłopaki. Poznajcie, że ja... Cześć. Możecie się przedstawić. Co, jesteśmy w przedszkolu? Właśnie. Zapoznać, co nie? Imię chociaż. Ciebie zna, zauważyłem. Mhm. To ty nie musisz. Dobra, mniejsza te formalności, dobra, bo co miałeś mówić. To taki lokal napiliśmy. Możesz, chodź, poprowadzę. Idioto, kupywałem go z tobą, ty widzę, że... Ale ty nie byłeś tu, mózgu. Widziałeś na zdjęciach. I mi to wystarczy. No dobra. No to nic więcej, sam chciałeś tu przyjechać, no to słucham, co masz do powiedzenia. Zmieńcie to tak, żeby to hulało. Mam tu 70%, więc chcę tu zarabiać. Jakie 70? 61. No ale co, mamy zrobić z tego bar publiczny? Najlepiej by było. Myślisz, że jest bar. To przecież to jest... Jak myślisz, jak to działa? Wy poprzedni bar też myślałeś, właśnie. Nadal był publiczny, że tam no nikt właśnie, nie przyjeżdżał, to inna sprawa. Po co tu jest bilard, po co tu są maszyny do gier, po co tu jest bar dla nas tylko? Mamy warsztat, żeby naprawiać samochody ludziom, motocykle przede wszystkim. Co my się... Dobra, to nie moja sprawa. To nie wiem, to mamy bić brawa? Nie. Nie, musicie. Dobra, to nie ma za co. Długo tak stać będziemy. Ty... Mówiłem, że ci las ogarnę. Nie prosiłem o żadną łaskę i dalej jej nie chcę. Trzymaj się. Jak masz zamiar tak się ze mną dogadywać, to pocałuj mnie w dupę. Wyrażę się. A ty? Co zamierzasz zrobić? To jest bardzo wpływowa osoba. Mhm. Ten, Johnny. Zaraz pogadamy na osobności. Mhm. Wpływowa osoba, co? Oj, żebyś wiedział. Teraz może już aż tak nie, ale kiedyś. A, wali mnie to. Co jej nie znam? Nie, może powinniśmy pogadać wszyscy, co? No dawaj. Skoro jesteśmy w komplecie.
Myślisz, że już teraz? A kiedy? Chcesz czekać? Nie wiem. No właśnie. Bo jesteś pewny, tak? No ale ty... Ja zrobię to, co uważasz, ale się pytam, czy jesteś no pewny. Ty... Odpowiadając mi w taki sposób, sam wiesz, co zrobić. Dobra. Żeby się działo. Dobra, dobra, pas, pas. Ty, stary. Pas. Ja już nie te lata, człowieku. Dawać, czas nie te lata. Jak ja mam, moi drodzy, tego żałować, kiedy on jeszcze się mnie dopytuje? Gdyby miał łeb na karku i wiedziałby, co robi, to by mnie o to nie zapytał. Ja pierdzielę. Czy rzeczywiście zaraz coś się wydarzy? Chodźcie, chłopaki, musimy jeszcze coś opowiadać. Ale powiem wam potulnie tutaj. Trochę się pozmienia i będzie jak w domu. Słuchajcie, chłopaki, ostatnio się wydarzyła sprzeczka, jak słyszeliście, David nie żyje. To chyba nawet nie była sprzeczka, prawda? No nie mała. Grayson wszedł do niego na molo i wdaliśmy się w dużą strzelaninę z policją oraz z ludźmi Davida. Po czym ludzie Davida zaatakowali nasze serca, czyli w klub, i przez to straciliśmy ten klub. Wypijemy tą całą organizację jego. Ma dużo biznesów, musimy je wszystkie zniszczyć. Kto tam teraz rządzi? Ta organizacja musi zostać spalona do dna. Może jeszcze tam ma nie przeżyć. Dodamy istotne fakty, panowie. Bo to wszystko brzmi tak zero-jedynkowo, ale wcale tak nie było. Pominęliśmy jeden fakt, chyba że nie jesteście doinformowani. Osoby, które prowadziły naszą sprawę, nie żyją. Zatarliśmy wszystkie ślady. Detektyw w pewnych okolicznościach podobno został zasztyletowany w więzieniu i wina spadła na jakiegoś balasa. No to lepiej dla nas. Czyli generalnie wszystkie osoby, które grzebały przy naszej sprawie, w teorii i w praktyce są martwe. Czyli nasz klub może złapać oddech. Całe szczęście. I teraz najważniejsza kwestia. Niestety, a niestety rezygnuję z bycia prezesem. Cześć, co? Oddaję naszywkę. Dlaczego taka zmiana? No już nie powinno cię to interesować. Takie mam postanowienie. Ale w klubie zostajesz. Zostaję. Czyli zostajesz treżuerem. Odpowiedzialnie. No. Jeszcze raz? Zostajesz treżuerem. Czy kimś więcej? Zobaczymy. To musimy przegadać. W takim razie, skoro ty oddajesz władzę, to zostaje naszym prezydentem, który nas pociągnie? Ja myślę, że Grayson. Bo Grayson musi. No, taka kolej rzeczy chyba. To jest sprzeciw? Nie. Nie ma sprzeciwu. No to no, Grayson, gratulacje. No ale to jeszcze jeden problem. Tak. Kto będzie wice? Też nie mam na to planu. To już Grayson będzie musiał wytyczyć. Panie prezydencie. Generalnie od razu to chcę powiedzieć, że jestem wam wdzięczny za zaufanie, które mi teraz okazaliście. To naszywka to jest dla mnie naprawdę duży zaszczyt, ale zarazem też odpowiedzialność i wszyscy to wiemy. Czyli ale rozumiemy, dla mnie liczy się tylko jedno. Przyjmuję ją. Liczy się dla mnie tylko przyszłość tego klubu i to, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że idziemy w dobrym kierunku. Ale pamiętajcie, że bez waszego wsparcia i współpracy nic nie osiągniemy. Ale zjednoczeni możemy do cholery wszystko i tego będziemy się trzymać. Szczerości, braterstwa i wsparcia. Nie ma miejsca tutaj na kłótnie oraz inne gówno. Jesteśmy jedną pierdolną rodziną i tego się trzymajcie. A gdzie jest Aurelio? Między innymi? Panie... Z tego co wiem, Aurelio jest chory. Chory nie może przyjść na takie ważne zebranie? Ja nie chcę być wścibski, ale zobaczcie, ilu nas pozostało. David nie żyje, Tom nie żyje, Josh nie żyje. Trzeba wprowadzić zmiany. Mamy dwóch prospektów. Lukasa, który jest... raz go nie ma i ten nowy, który teraz doszedł. Potrzebujemy ludzi. Przede wszystkim. Fajnie, John, że zostałeś z nami. Mimo wszystko, mogłeś zawsze zostać nomadem, ale zdecydowałeś się dalej być. To jednak pokazuje, że pomimo wszystkiego, co się złego stało, to jest bardzo odważna decyzja, która pokazuje też związanie z klubem, że potrafisz go oddać w ręce kogoś innego, bo chcesz więcej dla dobra dla naszego klubu. Dlatego też chciałbym cię oficjalnie przeprosić przed wszystkimi za te wszystkie nasze kłótnie i za te moje zachowania. A zrobiłem to tylko dlatego, Johnny, bo chcę dla tego klubu jak najwięcej i jak najlepiej. I nieważne, czy to ty, czy Grayson, czy to mój, nie wiem, czy to Robert, czy ktokolwiek, zawsze będę kwestionował słowa i będę dążył do tego, żeby w klubie było jak najlepiej. Zawsze będę wytykał palcami to, co według mnie nie gra. Nawet jeżeli się mylę, zostanę poprawiony. No. Ustawa jest również dobrze. Słuchajcie, moim zdaniem nie ma co obijać w bawełnę i od razu wybierzemy wice i sierżanta. Bo bez takich osób będzie nam ciężko. Moim zdaniem na wiceprezydenta idealnie sprawdzi się Tom. Kto jest za? Jestem za. Za, nie mam sprzeciwu. Dobra. Sierżant, tutaj się zastanawiam. Tomas albo, moi drodzy, Ryder. Tak myślałem, że... Kto jest za Tomasem? Ja jestem za. Ja też muszę poprzeć Tomasa. Tomas...
naprawdę nadaje się do tej roli. Dużo robię akurat. Bez urazy, Ryder, ale Tomasz po prostu... A to też tak sądzę. No. Lurem, tak jak wcześniej ustaliliśmy, zostaje żony. No dobrze, czyli znamy swoje miejsce. Dobrze wiedzieć, że w końcu to zacznie jakoś wyglądać. Taką mam nadzieję. Najważniejsze jest teraz zajęcie się biznesem. Johnny da mi wszystkie wytyczne. Trzeba będzie tutaj zwiąść rzeczy z Grapeseed. Jest to dla nas ważne, wobec tego stodoły? Czy mnie nie będzie to hulało. Tak, dokładnie tak. Ja to mogę pojechać. Najwyżej okay. Z Ryderem pojadę. Jesteśmy w nowym miejscu i wiecie, co jest wokół, prawda? Trzeba się zapoznać z to i co tutaj lata, bo bez tego również będzie ciężko. Co do pozostałych ról, na razie obejmie to wiceprezydent oraz ja, bo no, jest nas za mało, żebyśmy dokonali takich wyborów. Popieram. Dobra, to na tyle, co mam do was do przekazania. Żony? Jeszcze jedna rzecz w sumie. Jeszcze mam w sumie jedną rzecz. To ja zrywanie tych wszystkich gównianych emblematów i zastąpienie ich prawdziwym, mocarnym emblematem prawdziwych twardzieli, tak jak my, zleciłbym tym zaseranym świeżakom. Niech się zapieprzają i to zrobię. Po co my się mamy wazgać? My wybadamy okolice, popatrzymy się co i jak, a niech zapieprzają i sklejają te wszystkie. To niech wypieprzą to całe gówno, które tu mamy. Dobra, to na tyle, co mam dla was do przekazania. To ja wezmę tego Rydera i pojedziemy od razu, żeby załatwić te rzeczy, nie? Tak, Tomas. Tomas. Nie, nic do zadania. Rozejrzyj się po okolicy. Jasne. Zobacz, co tutaj się dzieje i co tutaj gra. Musimy wiedzieć, oczywiście, czym się tutaj jemy. Ale jazda, ale zmiany, widzowie. Dobrze, niech się dzieje. Johnny. No? Czekam przy motocyklu Hunter. Da, zaraz będę. No? Ten. Serio, nie spodziewałem się. Opisałem. I bo gości mamy. Tam. Może rzeczywiście, to był najlepszy wybór. Kto wie, może nie wszystko między nami stracone. Tak jak powiedziałem, jak będziesz teraz potrzebował pomocy, dzwonię od razu. I jeszcze jedna kwestia. Nino, słyszałem, że ją wrzuciłeś z domu. To jest mój etap z tym samym. Ona zostanie teraz u mnie na jakiś czas, dopóki się nie poukłada życia. Chcę, żebyś wiedział. Dobra. No. To wszystko? Na chwilę obecną, ta. O kurde, zaakceptował to. No ciekawie, widzowie, ciekawie. O, zapraszam na dół. Zobaczymy. Co tam się dzieje? Towarzystwo. Okej, towarzystwo mamy. Ciekawe, moi drodzy. Pierwszy wieczór w nowej miejscu, wie, ona jest fajna. Do zmiany. Ja potem ją pokażę wam całą, bo tu jest, kurde, jeszcze pewnie dużo nieodkryte. Ale, o kurde, Wagosi, co jest? O. Witam panów. No witam nowych gości. No cześć. Może grzeczej trochę na początku. Jesteście sąsiadami tutaj. No czym sobie zawdzięczamy sytuację? Grzecznie. Przyjechaliśmy was grzecznie przywitać po sąsiedzku. Mam nadzieję, że nie będziecie sprawiali nam żadnych problemów. Nie, my takie mamy intencje. Nie powinno. Wolę intencje. Tworzyć lepsze otoczenie dla nas wszystkich, wiecie? Powiem szczerze, nie podoba nam się wasza obecność w tej okolicy, ale mam nadzieję, że nie będziecie nam sprawiać problemów. Kolego, musisz pamiętajcie, się przyzwyczaić, bo będziemy wam chyrlać pod oknami. Jak coś nie pasuje, to możecie za obrodzenie wyjechać. Będziemy sobie głośno jeździć. Nasze motocykle są bardzo głośne, więc się musicie przyzwyczaić, panowie. To my tu jesteśmy panami tej okolicy. Pamiętajcie, wy tu weszliście do nas z butami. Wy weszliście do nas z butami. Dobrze, dobrze, panie prezydencie, przepraszamy. Dlatego was grzecznie pytam. Przyjechaliśmy cię przywitać po sąsiedztwo, tak jak mówię. Chcemy po prostu poznać wasze intencje, co wy tu macie zamiar robić. Co robiliśmy tam? Coś więcej ci trzeba wiedzieć? Nie mamy zamiaru wam chodzić w drogę, dopóki wy nie wejdziecie w naszą. No i to jest bardzo dobra informacja. Tak? No, jeśli nam się nie napatoczycie, nie mamy zamiaru wam przeszkadzać. Okej, możecie zjeżdżać. Otworzę im bramę. Pamiętajcie, my was nie znamy, nie wiemy, co tam robiliście i z wami. No super, to zjeżdżaj. Już, bo wam brama rozwali, jeszcze te garbuski, jazda. Ty, Grayson? Johnny, mówię cisza to cisza. Ty, Grayson, ja znam, ja dobrze żyję z Wagosami. Ja podjadę do chłopaków tam do siebie, bo ale dziś... To nie są ci sami, Wagosi. Nie są ci sami. Jak to nie są ci sami? To jest bez płci. Jest inny odłam, stary. W każdym razie, pojadę i zobaczę, czy da się coś załatwić z nimi. Bo głupio by było, jakbyśmy tak zaczynali tutaj wspólne życie, nie? Dlatego nie wiem, po jaką cholerę, i mówię teraz do wszystkich, odzywacie się w takim tonem. Mogliśmy fajnie to załatwić, to zaczynacie kozaczyć. Ja rozumiem. Po stoją, geniuszu. Po tym bardziej powinniście być zamknięte mordę. Dobra, guys, przyjęliśmy Graysona prezydenta, traktujmy go jak prezydenta. Rzeczywiście, kazałeś nam zamknąć mordę, to ja zamykam. Grayson, ty dowodzisz. Nie mam do was nic za złe, ale cholera, potrzebujemy dobrych relacji, nie szukajmy kolejnego konfliktu. To nie jest. Chcemy znowu mieć klubu chyba w Jansku. Słuchamy się prezydenta, panowie, nie? To ten, Ryder, jedziemy? Chodź, załatwimy to teraz. Zabiłem ci.
Jadę za tobą, dawaj. Kurde, widzowie, zaczynamy grubo. Nowa miejscowa, my już mamy problemy. Zaraz zjadą prospekci, to też zaczną ogarniać ten klub. Ale kurde, no, nowe miejsce, nowe możliwości. Ja zrobię jakieś objazdy tutaj, posprawdzamy te tereny, jak one rzeczywiście wyglądają. Ale moi drodzy widzowie, zapowiada się mega ciekawie. Szczerze, mega ciekawie. Zobaczcie, ledwo tam byliśmy, a już nastroje są, jakbyśmy, nie wiem, sam nie wiem co powiedzieć. Ale... nowe miejsce, nowe problemy. Rzeczywiście, zwróćmy na to uwagę. Wcześniej mieszkaliśmy tam na Elburo, no to mieliśmy gdzieś tam Marabuntę, mieliśmy tam jeszcze jakiś pojedynczy graczy. Ale teraz, moi drodzy widzowie, mamy dookoła dużo organizacji. Włochów, moi drodzy, mamy Wagosów, mamy Chińczyków, mamy Koreańczyków. Ciekawe, jak się to wszystko potoczy. Ty, jedziemy na Grapeseed, nie? Ta, Sodoła, nie? Ta, dawaj. No a teraz jeszcze jedziemy ogarniać rzeczy. Ty! To jest? A jak weźmiemy stary furę? Dobre pytanie. Czekaj. Dobra, puściłem szokę, zaraz przyjedzie do nas. Dobra. To dojedźmy, my tam ogarniemy formalności. Ścigamy się? No to dawaj. Dawaj. A czy mi koło jest szybsze? Aj, kurde, tak równo jadą. Ale chyba zaczynam wyprzedzać, ta. Czyli mój był szybszy, ale to moi drodzy, jadę 2 km na godzinę chyba szybciej. A nic, ścigamy się. A nie dojeżdżamy. Mam nadzieję, że Grayson tam zadzwonił do nich. No oni są w ogóle? Nie. Oj, zapukamy. Tego tutaj to jakąś burrito mamy wziąć, tylko nie wiem gdzie jest. Widziałem coś tu w shopie, a kto przyjął? A, żony. Ja spodziewałem się, że ty przyjedziesz. No, przez jeden mnie wysłał. Ja, ciężko tak oddać, co? Dobra, zobaczmy, czy ktoś już jest. Już wystarczy. Pusto, ale baru nie zamknęli? A kto Grapeseed? To chodźmy może do tego hangaru od razu, nie? Ja co przedłużę. Może skoczysz tam, Ryder, zobaczymy. My z Johnem pokręcimy się tu jeszcze. Dobra. Ty, Johnny, jeszcze jest sprawa. No, jaka? Ta sprawa jeszcze jest niedomknięta do końca. Wiem, zdaję sobie sprawę. Trzeba dorwać tego Bellasa. To już nie jest twój problem, ja się tym zajmę. Nie, musimy to zrobić sami, żeby nikt tego więcej nie wiedział. Dobra. Jak uważasz? Jak zamkniemy tego balasa, to już nikt się nie dowie tej co jest prawie. Widzisz, nawet cię nie afiszowałem, nie potrzebuję chwały za to. Ale ocaliłem ci też dupę, wiesz o tym. Wiem, co jest z promem. Także trzeba domknąć tego balasa i mamy czystą drogę. Czystą drogę, ale czy Grayson sobie poradzi, to już jest druga opcja. To już czas pokażę. Kierowany po prawo, da radę. I co, jest ktoś tam, Ryder? Pusto. Bierzemy to i... Weź burrito, żony. No, to weź. Dobra, ja wezmę, ale ten, pomożecie mi je załadować, nie? Mhm. Dobra, weźmiemy tu burrito. Czyli co, musimy zabrać to, co nasze, nie? Tak, pakujemy i zbijamy stąd. Nie ma co szukać za tym. Co mieliśmy dokładnie zabrać? Nasze boksy tutaj leżą. Mamy sprzęt, a? Dobra. No dobra, widzowie. Zabieramy nasze spluwy, jakieś inne rzeczy stąd, żeby nie trzymać tego daleko. Teraz musimy przenieść te wszystkie rzeczy na klub, bo tamten zajęła policja. Ciekawe, coś tam poznajdowała. Ale chyba tam broni nie było po tamtych ostatnich akcjach. Więc przewieźliśmy je tutaj, więc generalnie... Te też ale bierzemy? Piękne zabawki, no chyba. To nie są nasze z tamtego hangaru? Co mieliśmy? Są nasze. Co? Mówię ci, że... Nie, czekaj. To nie. My mieliśmy te krótsze. Tutaj masz, patrz. Tutaj. Te 4 kartony jeszcze. Dobra. No dobra, to bierzmy. Dobra, to wszystko. Czy coś jeszcze? No, zobaczmy. Ja zerknę na górę, widzowie, bo tam nie byłem. Ciekawe. Ty, Hunter. Ta? Nie wchodź tu, chodź tu. To zaraz wykrakasz problemy. Nigdy tam nie byłem, chciałem zobaczyć. To nas nie powinno interesować. A to nie tak, że to jest część wspólna wszystkich klubów? Część wspólna, niewspólna, magazyn wspólny, ale tamto biuro już nie jest wspólne. To do kogo one należy? Do najbliższego oddziału stąd. Oho. Co? Niechało. A wy tu co robicie? Cześć, bierzemy to co nasze. Sprzęt. Jakie wasze k***a? Cześć, tak w ogóle. Sprzęt. Co wasze? Brunie. To zabieramy naszą część, co nie? Co tu przywieźliśmy? Jak, co wy niby tu przywoziliście? No swoje zabawki, tak? Mówię ci! Zamknij pys! Ale przecież dobrze nie. Wiesz, że my tu przywieźliśmy nasze rzeczy i chcemy je po prostu zabrać do swojego miejsca, tak? Nam tu dostarczono broń. No tak, no naszą.
Żadną waszą, naszą. Ale to jest naszego magazynu z Los Santos. Ja nic nie słyszałem, żeby to była wasza, żeby od was przyjechała. Ty serio chcesz się o to kłócić? Przecież dobrze o tym wiesz, jak to pilnujecie, że tu byliśmy vanem i rzuciliśmy nasze rzeczy po ostatniej. My za to zapłaciliśmy. Nie, nie. Za co wy zapłaciliście? My daliśmy tu na przechowanie. Co wy? Strzelić co było? I sobie zobacz w magazynie, co ci leży. Twoja broń leży dalej, odsłonięta. Po pierwsze, dbasz o bezpieczeństwo magazynu. Więc zamknij ten łeb i zobacz, co tam masz, a nie od razu mówisz, co my wzięliśmy. Chodź, zapraszam. Ty, John, powiedz mi lepiej, gdzie są twoje naszywki? Dobra, co nie ci tam poza tym interesuje w ogóle? Ja mówię to, a sobie zobacz, co masz. Dobra, oddział śmieszny z paletowej. Dobrze, bierzemy swoje grechoty, spadamy i rozstajemy się w zgodzie, tak? No, no spokojnie. Jak nie? To jest nasze, my to bierzemy. Wy sobie już. No, naszymi rzeczami, nie? Bierzemy rzeczy i spadamy. Dobra, Hunter, bierz burrito. Zwolnijmy wasze, no pokażcie, proszę. No chodź ci, pokażę. No pokaż, a nie były prezydenci. Będzie za dema, widzowie. Idioci, nie? Patrz, twoja broń, to były nasze dziewiątki. Twoja broń. My wzięliśmy tylko nasze dziewiątki amunicji. Tak, spalamy. Więc jaki jest problem? To jest moje, wszystko. Co ty będziesz tam mierzyć z bronią? Odejdź ode mnie. Panowie, ale przecież no nie będziemy do siebie z broni mierzyć, nie? Co ci się dzieje, cholera ty? Chcesz być druszlakiem czy co? Bo nie rozumiem. Na razie to ja mam podnieść nogę. No, poważnie, będziemy do siebie z broni celować, bierzemy tylko nasz sprzęt i spalamy. Masz głupią dziewiątkę, gówno nic nie zrobisz. Dobra, Johnny. Mogę wyciągnąć większy kaliber i zesrać. Johnny, dobra, odpuść, to odpuszczamy, okej. Ale... Pierwszeć mi stąd raz! Tylko no, wiecie, że to nie jest nasz sprzęt i to oznacza duże kłopoty dla nas wszystkich, panowie. Nie no, bierzemy sprzęt. To jest oczywiście, że nasz sprzęt. Jest, co ci się stało? Zaniechać, masz sprzęt w furgonetce, wsiadaj, jedź. Słyszałem, że zwolniłeś Henry'ego, a teraz taka akcja? Henry'ego? Zasłużył sobie. Zresztą to nie jest gadka na teraz. Weź się ogarnij, nie poznaję cię. Wiesz, że to nie zostanie bez odpowiedzi. Trudno. No widzisz. To jest wszystko nasze. Narzekałeś. Chłopaki, pakować to. Narzekałeś na swojego, a paszkiem się stajesz. Dobra, spadamy. Pakować. Lecimy potem, spokojnie. Żeby nie było za późno. Jedę po motocykl. No to widzowie, zaczyna się robić bardzo nieprzyjemnie. Zabrali nasz sprzęt. Zostajemy łysi bez broni, moi drodzy. Tak? Wiesz co to oznacza? Ciche wypowiedzenie wojny. Nie mów tego głośno na razie. Zobaczymy, co Grayson z tym zrobi. Ale jaja, widzowie. I to jeszcze Paleto. Sandy się wcześniej miał problem. A to Paleto. Przywłaszczyli sobie nasz sprzęt, moi drodzy. Pozostajemy bez broni. Czyżby chcieli nas osłabić? Niedobrze. Jedźmy szybko do Graysona. Kurde, widzowie, nie wiem jak Grayson na to zareaguje, ale nie możemy rozpoczynać konfliktu, bo nie mamy sprzętu. Będzie trzeba zagadać z Robertem, żeby nam coś ogarnął. Zostaję, moi drodzy, łysi i weseli. Gdzie jest Grayson? Grayson? Chyba w środku. No to chodź, mamy mały problem. Albo nawet i duży. Jaki, co się stało? Zaraz powiem przy wszystkich. Okej. Grayson! Chyba tu jest gdzieś. O, jest. Co jest? Mamy problem. Jaki problem? No większy niż myśleliśmy. Ten. Byliśmy w Grape Seed, Zładowaliśmy całe burrito, ale zatrzymał nas oddział z Paletto. Wyciągnęli broń i powiedzieli, że nic nie bierzemy, bo wszystko należy do nich. W skrócie, nic nie przywieźliśmy, bo by się to skończyło strzelaniną. Cholera. Niedobrze. O, chłodna głowa, dobra. Nie mamy sprzętu. Robimy? Spotkanie. No. Nie chcę żadnej wojny. Ty rozmawiasz. Wielka trójka. Prezydent z oddziału z Paletto oraz Sandy. Chciała wysłać pismo. Ale to tak od razu? Kurde, ja bym może jeszcze oczekał 2-3 dni, nie wiem. Może pogadamy z Robertem. Robert miał jakieś dojścia. Może coś ogarniemy najpierw, bo jeżeli to spotkanie by nie doszło do skutku tak jak chcemy, to mogliby nas... Tak, możemy korzystać wszyscy razem. Porozmawiaj z Robertem i ja i tak muszę to załatwić jak najszybciej. Słuchajcie, nie mamy broni w takim razie. Znaczy mamy, ale mało. Zarąbali nam zasoby. Cholera, a jak jest stoimy z kasą? Średnio. No ja trzeba się czymś zająć. Może, kurde, nie wiem, no trzeba się czegoś złapać w takim razie. Wiem. Dobra, słuchajcie, Tomas. No? Załatwisz sprawę? Do Madryczapteru wszystko załatwisz? Załatwię. Nie wiedzą, co się stało. Dobra, jakby to załatwić, kurde, jest niedobrze. Potrzebujemy pieniędzy.
Te... Przede wszystkim. Tylko zobaczcie to, zobaczcie na to też z tej strony, że jeżeli będziemy ogarniali jakiekolwiek biznesy kierując się w stronę Paleto czy Sandy, nie wiemy jak chłopaki z Sandy, mamy przerąbane. Widać, że się na nas udzieli. Jeżeli mamy się czegoś chwytać, to na terenie Los Santos najlepiej. No. To trochę komplikuje sprawę. Komplikuje, ale nie mam innego wyjścia. Nie możemy nie mogę was narażać na niebezpieczeństwo, a tym bardziej klubu. Mam dość do kartelu, ja chcę szybkich pieniędzy. Ale czy warte? Nie, też jest, też podsuwa mi się jeden pomysł, ale kurde, to by rozpętało wojnę, więc może lepiej nie. No nie wiem, może warto było kogoś wynająć, albo coś, nie wiem, może rzeczywiście kogoś wynająć i spalić ten pieprzony magazyn, tylko że wtedy byłoby to jednoznaczne, że to my w sumie, nie? No ale jednoznaczne to było, bo w sumie nie dopiero, co tego załatwić. Dopiero co... Hunter, nie ma co tego ruszać na razie, spróbujmy to załatwić normalnie, jak nie, no to będzie trzeba tak zrobić. Jak teraz zaatakujemy, nawet nie my, ktoś inny, to będą wiedzieli, że to nie ryzykujemy. No o tym mówiłem. Ale czekajcie, no dlaczego oni tak robią? Dla mnie to jest w ogóle niepojęte. Mamy te same herby na kamizelkach, oni robią taki syf. Robert kiedyś dobrze powiedział, że nie ma wybranego głównego chapteru tutaj w San Andreas. I w zasadzie, jeżeli poszła pogłoska teraz ogólnie, że u nas są problemy jakie są, że nam policja zamyka bara, to na pewno poszło dalej. Więc wiedzą, że mają zmiany. Jeszcze zobaczyli teraz żadnego bez naszywek, więc wiedzą, że jesteśmy osłabieni i odcinając nas od broni, to zostaniemy praktycznie bezbrodni. Więc mamy mało czasu i powinniśmy szybko coś załatwić. Bo jeżeli zdecydują się, żeby zrobić to w naszym kierunku. Nie mówię... Ja muszę z nimi pogadać, ja nie mogę ich atakować. To nie ma sensu. Ale to nie o to chodzi, to nie o to chodzi, Grayson. Ale kogo wy chcecie wynająć? No to nie ma w ogóle możliwości. To nawet już o to nie chodzi, Grayson, to nie chodzi o wynajmowanie. Odrzuciliśmy ten pomysł, tak? Przecież to jest głupie. Gadamy o tym, że to oni mogą właśnie kogoś wynająć, bo raczej by no, złamali kodeksy względem Mother Chapteru i Mother Chapter by tego nie wybaczył, że rozpoczęli wojnę domową. Chodzi mi o dlatego to... jak najszybciej trzeba poinformować Mother Chapter. Tak, ale chodzi o to, że nawet jak poinformuje Mother Chapter, to Mother Chapter nie da nam takiej ochrony. Mogą wynająć jakąś inną organizację, a teraz mamy kilka innych dookoła siebie. Ochrony nam nie da, ale dadzą im sankcje. Kurde, ale dasz mi dokończyć? No. No bo ja nie mogę skończyć, to jest bez sensu. Chodzi mi o to, że oni nas nie muszą atakować, bo nie mogą tego zrobić, ale mogą wynająć teraz, nie wiem, chociażby tych zasranych wagosów, którzy do nas przykozaczyli, żeby oni z nami zrobili porządek, bo wiedzą, że jesteśmy osłabieni, więc jak szybko czegoś nie ogarniemy, a tamci się na nas zaczają, to usuną nas po prostu bez kiwnięcia palcem. O to chodzi. No, to, wiem. To mamy opcję współpracy z kartelem, da nam ochronę jakąś, ale to jest też ryzykowne wejście. Dobra. Słuchajcie, Hunter pogada z Robertem. Tak. Mimo wszystko Tomas do Mother Chapteru to złóż. Musimy poinformować o sytuacji. No i tyle na razie, no. Ta. Nie ma co tego na razie rozbijać. Tak jest. Hunter, no, kurde, co? Szybka sprawa. No. Dzięki, stary. Co? Bo dużo dzięki tobie też teraz to się stało. To, że jestem prezydentem i w ogóle. Jestem ci wdzięczny mimo wszystko, wiesz? Ja jestem zwykłym emberem. O czym ty gadasz? W moich oczach nie jesteś zwykły, wiesz? Trzymaj się, uważaj na siebie. No, jadę na chatę, jadę odpocząć. Rozejrzyj się w okolicy, w każdym razie. Ja popatrzę. Tak, trzymaj się. Chodźcie, władujemy na około, chłopaki. Dobra, widzowie, wyjeżdżam. Jadę do Niny, moi drodzy. Zobaczyć, czy u niej wszystko w porządku. Kurde, no powiem wam, że sytuacja się ciekawie rozwija. Widzicie, mimo że nie ma jakichś strzelanin teraz i innych rzeczy, to zobaczcie, ile rzeczy się, moi drodzy, dzieje. Napinka jest taka. Tutaj zmiany, tutaj roszady, ale zarazem taka niepewność. No, wiecie co, mi też, nie wiem czemu, spodobała się teraz postać Johnego, nie wiem jak wam, jak ona zeszła z tej rangi, bo z jednej strony dobrze, że Johnny nie jest liderem, bo robił takie głupie rzeczy, moi drodzy, podejmował się jakichś głupich działań, ale jest ta druga strona Johnego, która działa na tym boku i w zasadzie teraz on to może jakoś pogodzić. Ma szansę się odkupić. Tutaj zaakceptował ten fakt z Niną, tutaj zaakceptował kilka innych rzeczy. Tutaj nawet znaleźliśmy wspólny dialog. Może rzeczywiście naszywka prezydenta nie jest dla każdego i pozwoli nam to opanować ten klub, bo teraz wszystko chodzi o to, żebyśmy się jakoś ogarnęli, żebyśmy mieli szansę przetrwać i robić inne rzeczy. Widzicie, udało się z detektywem w bardzo widowiskowy sposób, ale się udało. A może uda się z resztą problemów. Dwóch prospektów mamy, kij się poukładamy. Tylko martwi mnie teraz ten gościu z Paleto. Widzicie, taki sojusznik, tutaj mi pracę dawał, tu mi pomógł to ogarnąć, bla bla bla, warsztat. A teraz nagle, moi drodzy, kroi nas na sprzęt? A może jest coś, o czym nie wiem? Ty, czekajcie, co jest? To są wagosi. Oni za mną jadą?
Ta, jadą za mną, nie mogę ich zawieźć do domu. Kurde, widzowie, wiecie co? Zobaczę, czy będą za mną jechać, a jak będą za mną zjechać, wtedy, moi drodzy, mogę to załatwić w jeden sposób. Będę musiał się za kogoś przebrać. Dawno tego nie robiłem. Ta, oni za mną jadą. Dobra, wywiozę ich w pole i zgubię ich na Sandy i ich dorwę. Tak to zrobimy. Skubańce, jak myślicie, to jest zasługa innego chapteru teraz los, tego, Lostów? Czy ich jakaś personalna naginka, bo nie wiem, bo ich tam zmyłem? Wiecie, Hunter, tak jak pisaliście w komentarzach, moi drodzy, to jest wyszczekany gościu. Dlatego własnego Huntera możecie mieć na etui. Ta-ta-ra-ta-da. Ciekawe, dlaczego jest nad nim Dwayne. Patrzcie, jadą za mną. Dobra, kochani, ja je zgubiłem, gaszę tu światła. Słuchajcie, oni będą tu zaraz dojeżdżać, trochę je odstawiłem, więc będą speedować. Mam dosłownie chwilę, moi drodzy, żeby się ogarnąć. Kurde, ale akcja. Wykorzystam to. Dobra. Dobra, kochani, jesteśmy na ulicy. Teraz czas, moi drodzy, skupić się, gdzie oni mogą być. Czas ich poszukać. Ale muszę to zagrać bardzo konkretnie, czyli oni muszą mnie zobaczyć, ja nie mogę zareagować i dopiero po chwili się za nich wziąć. Dobra, kozak to zrobiliśmy, moi drodzy, bo tam jeżdżą lości, więc nie będzie na mnie dowodów. Dobra, zmieniamy taktykę. Dobra, widzowie, zaczynamy. Wow! Ja pierdzielę, walili, gdzie oni są, moi drodzy? O, tu jest. Tu was nasłał. Czym ty jesteś? Co mieliście czym zrobić? Ty jesteś? Co mieliście zrobić? Nic z tobą. Nie wiemy, czym jesteś. Jesteście na moim terenie, a żaden z was jest tu niemile widziany. Nie wiemy, kim jesteś. Nic co mieliście z tobą zrobić? Mieliśmy śledzić gościa z Lostów. Mieliśmy go załatwić. Więcej nie wiem. Nie na moim terenie. Teraz dobranoc. O. Słyszeliście to, moi drodzy? Mieli dorwać Losta i go załatwić. Widzicie tego gościa, moi drodzy? Chyba już po nim. Nic tu po mnie. Zaraz będzie tu policja. Niefortunny wypadek, moi drodzy. Niefortunny, a patrzcie, jak dużo wniósł. Zasrani wagosi. Pytanie, co teraz, moi drodzy? Wyjechałem na ulicę do jakiegoś czasu, ale jak sami widzicie, to jest mega ciężka misja. Być takim jakimś aniołem stróżem, a zarazem mocną zjawą, która eliminuje problemy. Ale przynajmniej się teraz dowiedzieliśmy, że rzeczywiście wagosi mają złe intencje. Kurde, mogę zapytać, moi drodzy, kto mi to zlecił. Zawracam. Ja pierdzielę, dalej brakuje mi doświadczenia, żeby analizować takie rzeczy od razu. Kurde, co to było? Widzieliście to? Czekajcie. Ktoś stał na moście, widzowie. Dobra, szeryfowie. Ogarnijcie, kto to był, widzowie. Ogarnijcie. O kurde, policja. Kurde, poważnie? W tym momencie? Ja pierdzielę. No, to już trochę za późno. Trochę nawet za bardzo. Dobra, muszę stąd uciekać. Kim była ta osoba na moście? Pojadę tędy, żeby nikt mnie nie śledził. Dobra, kochani, podjadę sobie jeszcze w jedno miejsce. Skoro już tutaj jestem na rejonach, to muszę wiedzieć, co się tutaj dzieje. Słyszeliśmy strzały, nie? Jakiś czas temu, w pewnym miejscu. Muszę się upewnić, że to jest to, o czym myślałem. Chcę wam pokazać, widzowie, o ile się nie mylę, z czym mamy do czynienia. Świat motocyklistów to jest inny świat, moi drodzy. Ale muszę mieć broń w pogotowie w razie... No właśnie. Wiecie co, zostawię tutaj motocykl. Ale to właśnie są Angelsi. No i w sumie mylości też. Tak myślałem, widzowie. Tak właśnie myślałem. Cholera. Spadamy stąd. Czyli dzisiaj w Sandy jest kolorowo. Szeryfowie? Tak, dobra, jadę. Kurde, zauważyli mnie? O nie! Oni pomyślą, że to ja zrobiłem i przypiszą łatkę. O kurde. Dobra, muszę spadać. O kurde. Dobra, to inaczej. Mam pomysł, jak to rozegrać. To będzie szalone, ale zrobię to. Wjadą tu, widzowie? Dobra, mam to w dupie. O cholera. Co jest? Co ty robisz? A tam policja, moi drodzy, tak, tak, musiałem. Nawiąże się walka z policją? O kurde! Moi drodzy, ich bezwzględność zasługuje na karę. Szczerze, nie planowałem tego wcześniej, cholera, mogłem to rozegrać inaczej. Mogłem pojechać do Lostów na paleto, ale to było jednoznaczne. Ale słuchajcie,
To też może zadziałać dwustronnie i może to przeszkodzić losom tutaj, Sandy. Bo jakimi byśmy mieli interesem przeszkadzać? Niemożliwe. Co za wieczór, widzowie. Co to cholera było? Jakieś pieprzone zwiedy? Dobra, uciekam. No, ta noc chyba jest dla mnie za gruba. Ej, kochani, myślałem, żeby wrócić do mieszkania, ale pomyślałem o jeszcze jednej rzeczy. Muszę powiadomić chłopaków z klubu, co się dzieje, żeby w razie być gotowym na to, co może nadejść, cholera. Ten wieczór dużo rzeczy wyciągnął, prawda? Bardzo. Namieszałem troszeczkę, ale nikt nie wie, że ja jestem zjawą, więc myślę, że to może nawet na nasz plus się stało. Improwizowaliśmy trochę tą sytuacją, widzowie, ale widzicie, to tak będzie wyglądać. Tych intryg się robi się coraz więcej, problemów coraz więcej. O, musimy to wszystko wyrównać. Dobra, jadę do klubu. W ogóle nawet się was nie zapytałem, jak podoba wam się lokalizacja tego klubu. No coś tu się zaczyna dziać, moi drodzy, fajnie. Chłopaki, jest tu kto? No. O. No. No. Ty, Grayson, słyszałeś, co się dzieje w Sandy? Nie, gadaliśmy z chłopakami, cieszymy się, biwatujemy, a co jest? Wiesz co, mam znajomego Sandy, który do mnie dzwonił, bo naprawiał nas motocykle. Podobno mega zadyma wybuchła w Yellow Jacku. Wow, ale co się stało? No nie wiem, podobno z tego co mówił, to policja zaczęła się strzelać z Angelsami i to w ich barze. Wjazd? Policji do baru ze strzelaniną? No, nie niech zamkną po czymś takim, jeśli się tam strzelają na barze. Tylko jeszcze jedna rzecz. No. Niedaleko od baru znaleziono rozbity cały samochód Vagosów. Cholera. Z dwoma Vagosami prawdopodobnie. Więc teraz nie wiem, co się dzieje, ale wygląda na to, że coś się miało zdarzyć w Sandy. Nie dość, że Vagosi, to jeszcze Angelsi. Brakuje tylko losów. Ale my raczej powinniśmy spać spokojnie, prawda? Bo my... A poza tym... Ale czekajcie, skoro Vagosi się tam panoszą i atakują tak agresywnie, jest niedobrze. Jeszcze ten gwiazd policji. Jeśli interesują się jednym klubem, to automatycznie zaczną się interesować innymi. Jedynym ale plusem jest to, że tam działa totalnie inny komisariat. Tak. Zamknijcie mordy! Cicho się. Idziemy na górę. Na górę? Po co? A czy widzisz tu osoby inne? Chodźcie, czekajcie, znalazłem fajne miejsce. Okay. Chodźcie. Okej, okay. Drabin na górę, moi drodzy? Ty, żebyście nie spadli. Okej. Okay. Nasz piesek dobrze działa z tymi tutaj naklejami. Wszystko tam ogarnia. Czekaj, to Prospekt zrobił? Tak, Prospekt, otóż to. Teraz zajmuje się tam naszymi logotypami, także w porządku. Klasa. Możemy rozmawiać, pić, chlać, co chcecie, karty grać. No to w skrócie, mamy się czegoś obawiać? Jeśli dzieje się to na Sandy, to nie do końca, a z drugiej strony i tak musimy być ważni. Działają tam inne komendy niż tutaj, tam inny komisariat, a w każdym razie, no, tam fakt Vagosów, to co powiedziałeś jest dla mnie dosyć dziwne, bo co nie robią na Sandy do cholery. No to może dobiję jeszcze coś dobiję do tego. Podobno widziano jakiegoś zamaskowanego motocyklistę na czarnym motocyklu. Aż zgłodniałem ze strachu. A to ciekawe. Co? Tak. Mówię, że aż zgłodniałem ze strachu. Pies jak je nie szczeka. Może podejdźmy do tego poważnie, żony, co? Wiemy coś o nim? Nic chyba. Pierwszy słyszę. Motocyklista czarny, co? Jeszcze raz. Motocyklista w czarnym stroju? Pamiętacie akcję z lotniskiem? No. Był taki motocyklista tajemniczy. No w sumie. To ten sam? Możliwe. No teoretycznie by się zgadzało, nie? No ale czekaj, co wiesz? Mów więcej. Nic nie wiem, tyle wiem. I tylko czy tam... Kogo to wiesz? Skąd mówiłem, że od znajomego, ale wystarczy teraz, że wyjmiecie Life Invadera i wszystko widać. Trochę technologii, chłopaki. Tam aż huczą o jakimś gościu czy coś. Masakra. No jest, trochę tego jest. No. No to jest ta sama osoba, co... To pytanie, nie czego ona chce, nie? Fakt. My trzeba go namierzyć i spalić żywcem. A może nie jest wcale taki zły? No ale zły? To chyba nie od razu, nie? Może ma jakiś cel? Przesłuchamy go. Czekajcie. No dobra, ale jaki może mieć cel taki gostek pojedynczy? O nie, no, mówicie, że mieliście z nim do czynienia, co nie? No tak. No to zobaczcie, męczył Angelsów i zmęczył was. No to zgaduję, że jak męczył nasze dwa kluby, no to jeszcze trzeci został. Dopóki nie ruszy się coś dalej, jeśli znowu go nie zauważymy w naszych okolicach, zostawmy to. Nie ma sensu brać kolejnego problemu na nasze barki. Trzeba się skupić na razie na pieniądzach, transporcie i na broni. Dokładnie. To ja spadam do chaty, rano się widzę. Nie zostaniesz z nami? Widzę się z Robertem, wiesz, a w domu mam gościa. A, no dobra. Dobranoc. No to co, panowie? Co za chłopaki, piwo!
Iwo! No, to chyba w klubie już, nie? Moi drodzy, specjalnie przyjechałem, żeby wybadać sytuację. Czyli wychodzi na to, że na chwilę obecną jesteśmy incognito. Dobrze. Więc rozgrywamy dalej nasze szachy. A ty? Bardzo napięty. Ty? Kto? No i zależy, jak musicie tego polaca. Słuchaj, to co? Za godzinę? Za godzinę. W jakim miejscu? Wyślę ci lokalizację. Dobra, załatwmy teraz na zawsze. No właśnie, moi drodzy, ale jak dobrze wiecie, w życiu gangstera nie ma kolorowo. Czasem miesza się w klubie i zdrajców załatwia się hardkorowo. Także moi drodzy, czyżby to był nowy początek między Hunterem i Johnem? Okaże się, jak dorwiemy zaraz tego nędznego balasa.